Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście znowu Opera. Ostatnio wspomnieliście mi gdzieś tam w komentarzach, że jest taka gra jak Fantasy General Invasion 2. Okej. Szczerze, nie miałem zielonego pojęcia nawet o pierwszej części. Bardzo mi przykro, wiem, że być może kogoś tym urażę, ale jest to trochę niesamowita sprawa, szczególnie, że coś, co się nazywa Fantasy General, przemknęło mi i tego nie zauważyłem. Ale jest milion takich gier. Stąd też seria operacji, która ma jakby ustrzec was przed tym, że jakaś gra wam ucieknie. Dobra, wejdźmy sobie w kampanię, zobaczmy, czym to w ogóle jest. Gry nie ma jeszcze w języku polskim, raczej nie będzie. Zobaczymy, z czym się to je. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie się zagłębić w całą tą historię. Jeśli nie, to podejrzewam, że możecie grać w to jak w zwykłą strategię. Barbarzyńcy. Rozpoczynamy od barbarzyńców. 300 lat temu, 300 lat minęło, odkąd wojny cienia przetoczyły się przez Keldonię. Keldonia, już to mi coś mówi, więc może jednak jedynka gdzieś mi się przewinęła. I świat R. No, to już w ogóle mi coś mówi. Super, start. Przepraszam, ale akurat przed chwilą jadłem kolację, jakieś coś mi jeszcze leży na gardle. Falir One Eye. Jednooki Falir. Gry są twoją pasją? Chciałbyś grać więcej? Nowe tytuły są za drogie? Przynajmniej na jeden z tych problemów mam lekarstwo. Gamiwo. Gamiwo to codziennie nowe promocje, najnowsze tytuły w niskich cenach, wiele sposobów płatności, tytuły na każdą platformę i zostanie kasy na nowy sprzęt, żeby to wszystko ogarnąć. Oszczędzanie nigdy nie było takie przyjemne. Nie trać czasu. Kupuj mądrze. Graj taniej z Gamiwo. Okej, oddaję synowi dowodzenie nad wioską. Heksy. Heksy mi nic nie mówią za to. I will do my best for our clan and make you proud. I promise. I know, son. This is why I trust you with this task. Take some of your younglings with you. Then seem as eager to provide themselves as you. To prove, nie provide. Kamera i control, WSAD, spoko. And your sizing. Take your time to familiarize yourself with it. Every element has yours, okay. Ruszą moje unity. Jednostka, oznaczenie, czy jednostka się ruszyła, czy nie. Moving a unit will also reveal unknown parts of the map based on the unit's search value. If a unit moves into a forest tile and no enemy saw them doing so, the unit becomes hidden. If a unit was stopped while on a tile, they would normally be hidden in the spotted icon appears. Okay, spoko. Spoko, spoko, spoko. Kuku, kuku, kuku. Mój bohater, włócznicy i dwa oddziały mieczników. Okej, melee attack, resting, open unit upgrade tree. Upgrade tree. Za co ja mogę upgrade'nąć ich? Za golda? I coś. Zakładam, że ja za broń, narzędzia albo cokolwiek takiego. Mele, atak i tak dalej. Dobra. Dokąd ja się poruszam w ogóle? Jaki jest mój cel? Zakładam, że gdzieś tam do tych wiosek, nie? Bliżej. No dobra, dajmy na to, że moi włóczmeni poruszą się trochę do przodu. W lesie otrzymują redukcję obrażeń. Okej. To jest settlement. Klan Dugan. Cyk.
I cyk. Łaźmy trochę po lesie. Spróbujmy się skryć w jego cieniach. Dobra, ale atak to wygląda... No właśnie, atak to trochę wygląda bardziej na zasadzie cywilizacji. Zone of control. All units exert a zone of control. Six tiles around them. Ground units, zones of control only affect other ground units. Flying units, zones of control only affect other flying units. Ok. Walmy ich w dziurę. To jest nasz bohater, więc nasz bohater już w ogóle powinien ich walić w dziurę. Open a skill tree. O, nice. Sporo skilli. Resting, okej. Dobra, tych zabiję. Nie ma problemu. A tu bym się chciał bronić. Mogę się bronić? Charge attack. No tu bym chciał wrzucić sobie defa. Albo inaczej, mogę stąd odejść? No dobra, chociaż tyle. I tu już na razie restować nie mogę. Okej. Okej. Dobra. Teraz rest. I oni odpoczywają. No ja wpadam w nich jak w masło. Dobra. Mój bohater idzie na wioskę. Okay, certain locations like settlements or mana pools can be captured by moving a unit on them. This will claim ownership of that location as indicated by the changing flags around it. Depending on your faction, certain locations provide you with gold or mana income every turn. Defend your own locations so they will capture by or they will be captured by enemies. The Barbarian faction doesn't collect taxes and instead relies on their ability to raid settlements to gain resources. This is started by clicking a raid skill while on a settlement. Raiding takes one turn, destroy the settlement and provides random treasure at the start of the next turn. Raiding also destroys one wealth in the process and yield no results. When all wealth is depleted. Okay, to jest region wealth. This is the current region's wealth. The amount of gold and plunder available for the taking. It depends why each turn and the depletion is accepted by actions as accelerated by actions such as riding. Okej. Czyli co, ja nie zbieram podatków, tak? Na tej zasadzie. Tylko... Tylko mogę plądrować. No to plądrujmy, a co? Dobra, wy odpoczywajcie. Ja wysunę swoich włóczników. Okej, dostałem jakiegoś Golda. Melata, Cresting. Okej, ale no tak, poziomu jeszcze nie mam, to sobie później to zobaczę. Tu sobie odpoczywajcie. Dobra, zatem do lasu. Okej, tu są wilki. Wesprę was. Tak, wiem. Teren wpływa na to. Jest 25% obrażeń. Okej, na rzece źle jest stać na rzece. I tu mój bohater.
Okej, okay. No, ładnie to wygląda. Mogę was rzucić? Nie, to są włócznicy i oni nie rzucają. Okej, okay. Myślałem, że może jednak. Dobra, przejdźmy do lasu i zaatakujmy z lasu. Przejdźmy na bok i zaatakujmy przeciwnika. I my, krzaczory. I wy to samo. I to by było na tyle. Sporo jednostek tu jest do ruszenia tak naraz. Aha, mogę sobie całą mapę odkryć. To nie jest tak, że już jestem zablokowany do tego miejsca. I tak ślepo mam iść do przodu, nie? Team Effects. Okej. Okay. Protected. Chance to suffer kills. Okej. Okay. No to w takim wypadku może byśmy się tam rozejrzeli wcześniej po tym terenie, w którym byliśmy. Można by, nie? Skoro mnie nic nie goni. Ja rozumiem, że normalnie w ramach tam normalnej jakiejś tury to by mnie coś goniło, ale tak to widzę, że tutaj nie ma po co się tam wybierać. Szkoda też, że jednostki nie leczą się tak same z siebie. No, tutaj do wioski mogę podejść lasami praktycznie całkowicie. Czy w ogóle Spearmeni, przez to, że oni mają włócznie, oni coś mają dodatkowo? Tak sami z siebie? Na zasadzie, że czymś się charakteryzują? W zasadzie chyba nie. Light Spear Infantry. Dobra. Tu to biegnę na przeciwnika, aż normalnie mało synuk nie połamie. O, z rzeki atakują. To mają lipę. Okej. Okay. Nie uciekli. A, barbarzyńcy, plądrować. Do ataku. Okej. Co to się podziało się? Zaraz. Się coś tu się podziało, takie jak jakieś coś, co? Chociaż nie, zaraz. Kurna, przecież to ja wygrałem. Tylko, że oni stanęli w tym miejscu, gdzie jest przeciwnik. Sorry, moi drodzy, to było niezamierzone mocno. Dobra, tu plądrujmy, tu podejdźmy, tu też podejdźmy. Unique upgrading. A czego unika to, że mogę upgrade'nąć sobie unita? Mogę sobie Spearmenów upgrade'nąć? Niekoniecznie. Dobra. Niech tak będzie. Oni mogą zostać procarzami. Później łowczymi. I niosącymi pioruny. Procarzy to mi akurat nie potrzeba. Jak już to niech spuszczają w pierdziel. Później co? Torlaf. Paczka Torlafa. I tu paczka Torlafa? Tain, albo Heavy Axeman. Heavy Axeman. Albo te niedźwiedziołaki. Spoko. Berserkers. Berserkerzy.
Berserkerzy. Inni dostają dodatkowe rzeczy. Harazer. Target suffers penalties. No dobra, jakbym mógł wybrać, ja bym chciał, żeby oni byli. Nie, nie mogę tak. Aha, mogę. W ogóle oni mogą zostać tylko procarzami. Czemu tylko mogą zostać procarzami? 25 golda, mam po prostu jedne bronie. No to ja podziękuję, pierdziele. Co ja jestem, kurde. W ogóle to odpoczynek. A wy w ogóle to nie, niekoniecznie odpoczynek. Już? Wyście tam sobie tego? No to myk. A, bo z plądrowania dostaliśmy te bronie. No dobra, dobra. To było wszystko jasne. No to chyba nie pozostaje mi nic innego, jak uczynić was procarzy. No chłopaki. Tacy byliście nastawieni na furię, a teraz to w zasadzie... dupa muka, nie? Okej, okay. I czekamy na przeciwnika. No co, niech sobie to wyjdzie. Co ja jestem? Podejdziesz tu i zaatakujesz ich? Spoko. No, tam zawsze jakieś tam dystansowe jednostki, no. To lachony? O, bez kitu. Dawaj go tu jeszcze. Ha! Pięknie. Przyszedł raz, przyłożył, pozamiatał, nie? O, ale we mnie wjechały. Na szczęście to bohater. Nie ma przeproś na bohatera. I teraz smasowany atak. No stoją w mieście. Wounded and dead. Whenever squad members are wounded, there is a chance for them to be killed, resulting in a black segment in that unit's health bar. Killed unit members cannot be recovered by resting, but will be refilled with fresh recruits after winning the region. Replacing dead unit's members lowers a unit's experience, often resulting a loss of levels. Oh, okay. Czyli jeżeli jednostki giną, to też tracimy punkty doświadczenia. Znaczy punkty doświadczenia, no tak, no nawet poziomy, no to jest masakra pod tym względem. Jaki odpoczynek, oj, mogę najpierw zaatakować procarzami, nie? No nie pomyślałem. I palić, plądrować, a co? Dobra, wam nie potrzeba odpoczynku, wam by się przydał. Okej. Okay. Battle outcome. Coś tam zyskałem. Unit replenishment. Okej. Okay. You have done me proud, son. This will feed our clan for the long nights ahead. Your winter supplies secured. You return to the quiet life in your father's halls. A few weeks later, your father calls you to his side. We have a visitor tonight, son. Dougal Ravencloak is coming here. I don't know what he wants, but many say where the black bard goes, trouble follows. So we best not anger him. Treat him with respect, but keep your wits about you. A man, dressed in a white black cloak made of black feathers, entered the hall, carrying a long trumpet, crowned with a boar's head. His face is hidden by his hood, and his boots are frayed and muddy. Thank you for your welcoming me to your steed. I won't trouble you for too long. I just want to rest my weary bones by the fire for a night. You're welcome to my house and heart,
Sit and eat with us. We don't have much, but what we have, gladly share. This is a very kind of you, chieftain. I thank you for your offer. Oh, is that your son? It's been a decade since I last saw him. He looks like a fine warrior. The bard's dark eyes seem to peer directly in your soul. Tell me, son. O Falir, what do you seek in life? Glory in battle. I want to lead our clan to many victories, inspiring our warriors. Is that so? Let us all ask the ancestors to make you a brave leader and guide you to your destiny. Okay. To expand your army, use the hiring screen to hire new units. Hiring units requires gold and supply. If you want to hire while in a region, you can also need a captured settlement for the where units can be deployed. That's the start scenario. Hire units. Okej, wojownicy albo włócznicy. Nie wiem tak naprawdę, czym oni się różnią. Ale nie widzę problemu, żeby mieć jeszcze jednych wojowników. Dark Visitor. No, w zasadzie tylko to mogę zrobić. No to myk. This night you sleep fitfully. Your dreams filled with mighty cities made of white stone, domes gliding golden in the sun, and you are the head of large army astride a noble beast. Waking up, you chide yourself for such childish fantasies. As you step into your father's smoke-filled hall, there you are, son. We were just about to bid farewell to Master Dagal. Here. Be careful, Master Dagal. The road north is dangerous. Dire wolves roam the woods, and I have heard word of trolls in the hills. Thank you for generosity, Falir. I will take your son and his band with me then. He will make great company on the road. My son? You... Very well. You know our laws of hospitality. Mean I can't refuse your request, Ravencloak, since I have offered you the choice of all warriors. I spoke in haste and you have used my words against me. But I warn you, my son must not come to harm. Worry not, Falir. I'm sure your son will be fine. After all, we all prayed to the ancestors for his destiny to fulfill itself, didn't we? Yeah. Okay. Bardowie w nordyckich wierzeniach, miałem powiedzieć. W nordyckiej historii, czy nawet celtyckiej historii, czy pogańskiej, słowiańskiej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście byli podróżującymi pomiędzy wioskami ludźmi, natomiast musicie pamiętać o tym, że oprócz tego, że podróżowali pomiędzy wioskami, nosili wiedzę, okej? Okay? Nie zapisywało się kiedyś historii, wierzeń, tradycji, tego typu rzeczy, modlitw, tylko były przekazywane ustnie i to bardowie za to odpowiadali. Nie tylko chodzili i grali muzykę, bo często opowiadali, dajmy na to, opowiadali wiersze, powiedzmy, w których przekazywano konkretne historie. Wiersz łatwiej było zapamiętać, niżeli czy słowa piosenki, coś rytmicznego, niżeli zwykłą prozę. Stąd też się to wzięło. What have been walking in scenes for a while, Falarison? What is on your mind? Why me, Master Dogal? What do you want?
And what did you do to me last night? I merely helped you find your destiny. And I'm interested in how it plays out. Why so suspicious, son? Did your father tell you that I eat the souls of dead warriors? Or what other rumors did you hear? He just told me that where you go, trouble follows. Is it true? Do you eat the souls of the dead warriors? Yes and no. I can use the power of departing spirits and wave it in magic. Does the dead do lend me a bit of their strength? But their souls remain theirs, I can assure you. No need to be afraid. Maybe I will show you today. But for now, let's march. I'm sure we will have more time to talk on the road. Deployment units, the highlighted area. Okay, tam gdzie mogę sobie deploynąć. Okay. Prawym przyciskiem. Warriors, Spearmans i Throwers. And deploy phase. Temporary units. Okay, mana. See, mana is usually gained by capturing mana pools in the local region, but certain artifacts and abilities can provide mana. Unlike other resources, mana is not taken from the region into the next. Make sure you secure a mana supply early on, as it allows for powerful magic. Znaczy, na pewno osoba, która przygotowywała historię do tej gry, miała jakieś tam pojęcie o energii magicznej. Bo trójspiralna... To jest oznaczenie energii. Trójspirala jest na pewno oznaczeniem energii. To tyle jakby wiemy z przekazań. Natomiast mana... Nigdy w życiu nikt nie słyszał takiego określenia. Mana jest tylko i wyłącznie używana... W Nowym Orleanie, Boże. Okej, okay, nie tylko, ale Hawaje. I nie wiem, czy przypadkiem. Nie wiem, jak się określa energię w Afryce, ale wydaje mi się, że na południu, w Australii, na Wyspach Wielkanocnych, też używa się określenia many. Nie wiem, jak w Afryce. Jakoś tak gdzieś mi to uciekło. No dobra, koniec końców musimy jakiś tam supply of mana zdobyć. Zatem mój bohater niech idzie drogą. Boso, be careful, Farlson. The fog is dense in the part of the highlands. It might hide you as well as your enemies. Watch your steps, warriors, and keep your eyes sharp. There are wild beasts hiding in the woods. We can use this artifact I collect during my travels. It grants us a vision of distant things and reveals hidden creatures. Why not look ahead into these woods and see what they are hiding? Okej, okay, zyskuję jeden many. Rzucam Spirit Vision. Nie rzucam. Location and loot. Okej, tak gucie tam widać. No coś tam widać, powiedzmy. Drogo. Okej. W krzoki. Szoki. We mgłę. Tak już każę, że z tego nie ma drużyny, bo trochę, nie ukrywam, irytuje mnie przesuwanie pojedynczo każdej jednostki. Jest niezmiernie irytujące, no ale jakoś tam damy sobie radę. Okej, okay. No to, że ambush, to wiem, że ambush.
Large cave seem to have been ransacked and burned recently. And several ship lie slaughtered on the ground. You find some weapons you can salvage, but nothing else to use. Ale zawsze jakiś weapon. Okej. Okay. Ja myślałem, że on jest dystansowcem. Myk. I myk. I myk przeciwnika, jak w masło. I myk przeciwnik we mnie, jak w masło. Dobra, to był zły pomysł, czekajcie. Zapominam, że tracimy przecież punkty doświadczenia, jeżeli gdzieś tam dostajemy po dupie. I musimy zreinforsować swoje te... swoje jednostki. No trzeba jest... trzeba trochę jednak strategii. Trzeba używać mózgu. Mózgu. Dobra, tu się przesuńmy bliżej. Ja sobie bohaterem zajmę to miejsce. Chociaż to w sumie bohater, więc mogłem go ruszyć do przodu trochę. Ha! Ambush! Widzicie, jak można się, kurde, wjechać w przeciwnika na ostro? O, ja cię pierdolę. Znaczy, ten... orzesz ty! You spot a band of warriors fighting a group of angry trolls. Some men already lie on the ground, crushed by the large trolls' powerful blows. As they see you approach, they call out, "Help us! Take down those damn Greyskins, clan brother! More humans coming to rob us! No matter, you will obey!" Pick a side in this battle, Faliarson, and choose carefully. Blood is strongest bond. I will help my kinsmen. Kinsmen. W zasadzie nie kinsmen, tylko kinsmen. Mogę nimi ruszyć? Nie mogę. To nic, bo tu i tak już chyba nie mogę... A, nie, coś tam jeszcze mogę czymś ruszyć. Łacha! Lejmy troli, a co? No, trole uciekły. Trochę. O, ten jak się przebiegł. Okej, okay, już? A, już, dobra. To teraz tak. Zakłóć ich. I zamordować. I myk. Experience? No experience. Level pierwszy. A co wcześniej, to byłem na levelu 0? A base level, no okej, okay, czyli byłem na levelu 0. Trochę obrażeń, trochę tego, śmego, war leader nearby. A, morale i tego, no tak, jasne. Okej, okay, ale zanim to, to chciałbym się gdzieś tutaj przeeksplorzyć troszkę. A, tyle co mogłem przeeksplorzyć. O, jeszcze się tak na nich rzucili. Okej. Okay. Your turn. Dobra, to jest jednostka tymczasowa, więc nawet bym nie chciał, żeby ona experience'a zbierała, szczerze mówiąc. I myk. I myk. Dobra. Szukajmy troli za tym.
Wy sobie możecie odpocząć. Ja się przejdę tak. Gdzieś całkowicie daleko są. Wejdę w las i spróbuję ich poszukać. Nie wiem, czy ja mogę splądrować to, chociaż camp. Ciężko powiedzieć, niby nie. O, tu jest jakieś miejsce mocy, tak na moje oko. A tu jest co? Nie, to są jakieś kamyki po prostu. Dobra, wyobrażam sobie, gdzie mogą być trolle. No, zakładam, że w ruinach. Watch out! A dire bear is blocking our path. Stand back! Let me weaken this beast with my magic. I just need to get close enough. Ooh. Co to? Doom. Dobra, na razie to nie potrzebuję chyba. Na razie to się musimy trollami zająć. Później się będziemy przejmować całą resztą. Okej. Co, nie udało się? Aha, dobra, bo muszę iść po prostu na tyle blisko. No spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. Place of Spirit, the blood oak. Krwawy oak, dąb. Has powers beyond your ken. A cold wind blows from the tree and voices can be heard. As if the rustling leaves are whispering in some long forgotten tongue. Will you approach the tree? Walk on, but bow to the tree. We will show our respects to the spirits, but we won't stray from our path. The spirits like a stout and respectful heart. I'm sure they will smile on you in a battle. Inspired. Proszę bardzo. A to trolle jedne, no. Myślałem, że mi nie widzą. No, trochę mnie okładli tam po ryju. Wyklepali mi zbroję. O, tych to w ogóle nie widziałem. Defensive fire. Obyś ty w życiu zdechł. Autosave 0? To może być ten. Dobrze, że to są 3 autosave'y. Mogę sobie wybrać którąś tam turę, która jest bardziej sensowna. I przynajmniej to się szybko wczytuje. Jeżeli zakładam, że przy dużej ilości działań, no to może to być akurat dosyć różnie. Dobra, czyli powinienem podejść do niego. Doom. Rzucić na jego klątwę. I spróbować zaciukać, tak? Teraz. Okej. To powinno mieć dla nas jakiś większy sens. Jeszcze wilki na dodatek. Jeszcze znowu wilki. Myślałem, że jeszcze ten misiek tu wpadnie.
Dobra, to jeszcze mogę znieść, no tam pies drapał. O, level up. Unit skill 3. Rally. Nearby allies recover a small amount of morale. Allies around the unit have lower chance to receive kills. Okay. Dodatkowe zdrowie. Drill. All recruited units starts with a third of the hero's level, but at least with level 1. Also decreased XP loss. Ooh, to jest niezłe. Bigger packets. Okej. Okay. No, zawsze to lepiej. Przecież nie, no to myśmy ich pokonali. Dobra, dobra. Tu pozamiatane. Tu się wycofam mimo wszystko. Tu podejdę. Tu podejdę. Tu obozik. Tu się coś ruszyłem? Ruszyłem się. No przyszli mi wyklepać zbroję. Kowale piech dzieleni. Coś tam wyklepali. Doom. Dobra, ja bym się tak poruszył daleko stąd. Tych jestem w stanie zabić. To się na nich rzucamy i zabijamy. No łucznicy, znaczy procarze w sumie nie zadadzą dużych obrażeń. Jeszcze przeciwnikowi w lesie to w ogóle... Czy jestem w stanie wykończyć? Chyba w żaden fizyczny sposób, więc po prostu trzeba wytrzymać. I myk ostrzał z lasu. Jeszcze zabić ich nie zabijemy, chociaż... O, udało się. The last troll falls with an angry roar and you look around you all at the slaughter. Thanks, kinsmen. These dumb gray skins attacked us after we raided their cave. If you had not come along, we may not have lived. Let's leave this area quickly. Come, we will march with you. Nice. Tarczownicy plus dodatkowy oddział Spearmanów. Nie mam nic przeciwko. Prawie. O, też masz levela? Dobra. Ty to se możesz mieć levela. To teraz tak. Ty to byś się może trochę podleczył. Shieldmany. Mieczmany. Włóczmany. Włócz baby w zasadzie. Łucz chłopy. Dobra, na razie koniec tury. Jest, mogę to splądrować? Bo to jest jakiś tam ruiny są, nie? Ile mam tych dwa weapony? Ja mam trochę golda. No ja ich w berserków przerobię jak nic. Także na razie się nie będziemy tutaj. Idź ta shieldmany. Okej,
Okej, okay, chyba pozabierałem wszystkich. I co? Niekoniecznie. Zakładam, że tu bohatera muszę doprowadzić. Jednego z drugim może? A, no właśnie. Thank you for your company, Farlison. Traveling with you has been most instructive. Take my artifact. I trust you will find more use for it. I'm sure you will meet. We will meet again. My fate watch over you. Thank you, Ravenclaw. This is a generous gift. Well, we need to head back home. I'm sure they're wondering what took us so long. I'd be glad to see your black bird go, Farlison. I must admit, I cannot figure this one out. Does he know more than he says, or is he just clever with his words? Well, at least we gained something for the trip. Yay! Udało się. Wygrałem. Więc 9 to... Restore unit without XP loss. W sumie dobrze było. Okej. Okay. Poszło całkiem nieźle. No widzicie, pierwsza rozgrywka poszła całkiem słusznie. Widzimy się w drugiej części. Póki co, trzymajcie ciepło i do zobaczenia wkrótce. Hej, hej!